proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem potrzebny jest jeszcze kolejny film o wojnie? Czy publiczność jest jeszcze w stanie przyswajać te filmy? Ja myślę, że być może potrzebnych jest jeszcze kilkanaście filmów o wojnie, żeby pokazać jej prawdziwe, okrutne oblicze, albo takie, które nie było do tej pory eksploatowane. Ja myślę, że wojna stwarza nieograniczone możliwości opowiadania historii. Kiedyś przeczytałem bardzo interesujący artykuł, w którym pewien amerykański reżyser stwierdził, że wojna to jest świetne medium, żeby pokazywać tak naprawdę konflikty, postawy takie mocno współczesne, bo wtedy tamten czas niesamowicie polaryzował zachowania i stwarzał okazję do tego, żeby się można było przyjrzeć człowieczeństwu w różnych jego odcieniach. Więc uważam, że filmy wojenne dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości stwarzają możliwość pokazania prawdziwej natury człowieka. Współczesność może nie daje takiego pola. Spotykają nas jakby zwyczajne sytuacje, spotykamy się z problemami mniej lub bardziej powszechnymi. Natomiast tamten czas, wyjątkowo drapieżny dla człowieka, myślę, że jest okazją do tego, żeby się przyjrzeć jak w soczewce ludzkiej naturze i problemom związanym z tą naturą. Pana interesuje temat zdrady i zdrady takiej względem innych i względem siebie. Akurat w tym filmie ten problem zdrady jest taki dość wyraźny, natomiast to nie jest tak, że ja jestem jakoś szczególnie przywiązany do tego pojęcia i chcę je eksplorować tak ponad miarę. Zdrada to też pojęcie nierozerwalnie związane i z wojną, i z czasami współczesnymi. W związku z tym jest okazja, żeby przyjrzeć się temu pojęciu właśnie w tamtej optyce. Zobaczyć, co to słowo znaczyło, jaki miało wymiar, jakie były wreszcie oblicza tej zdrady. Starałem się w moim filmie, żeby zaprezentować widzowi, najprościej mówiąc, kilka wariantów tej zdrady. I cóż, no, mam nadzieję, że to się jakoś powiodło. Mam nadzieję, że widz zrozumiał, że zdrada to nie jest taka prosta rzecz, że obciążona jest ona tak konsekwencjami, jak i określonymi przyczynami. I zwrócenie uwagi na jedne i na drugie pozwala zweryfikować nasz stosunek do takiego obiegowego pojęcia, jakim jest właśnie zdrada. Na wszystkim się wydaje, że zdrada to jest takie jednoznaczne zło. Ja mam wrażenie, że to jest pojęcie niebywale dwuznaczne, w którym zawarty jest dramat ludzki, niegodziwość oczywiście też, ale także taki najbardziej elementarny dramat. Dramat człowieka, powiedzmy najkrócej, uwikłanego w coś, który popełnia zdradę pod wpływem określonej okoliczności. Może staram się w naszym filmie jakby złagodzić to takie odium niechęci, które spotyka zdrajcę, które dotyka człowieka, który sprzeniewierzył się wartościom. Może staram się go jakoś, nie wiem, usprawiedliwić, pokazać w lepszym świetle, bo uważam, że dzisiejsze kino nie powinno się zajmować zdradami jednoznacznymi. Nie powinno zajmować się takimi pojęciami oczywistymi, no bo czym jest zdrada oczywista? No wiemy doskonale. Taka, mniejsza, większa. Natomiast ja myślę, że jeśli się pokaże drugą stronę medalu, czyli uzmysłowi widzowi, że zdrada nie jest takim oczywistym stanem rzeczy. To nie jest prosty proces, w który popadamy i z którego wychodzimy jednoznacznie źli. Tylko że można popełnić zdradę i być nadal dobrym. No więc jeśli się temu w ten sposób przyjrzymy, to może to pojęcie jest właśnie do żywego współczesne, a nie wiąże się tylko z zamierzchłą przeszłością i z historią sprzed tam, nie wiem, 60 paru lat. Mam głęboką nadzieję, że nasz film będzie czytany współcześnie, że jest w nim pewien ładunek dwuznaczności, jakiejś ambiwalencji, która przypisana jest naszym czasom. Znaczy przypisana, może na którą jesteśmy szczególnie uwrażliwieni dzisiaj, którą wyłuskujemy z literatury, z filmu, z rzeczywistości. No, teraz jesteśmy wyczuleni na coś takiego, a mam wrażenie, że nasze kino zajmujące się wojną traktowało pewne sprawy bardzo wprost. A jeśli przyłożyć do nich optykę, klucz bardziej współczesny, bardziej delikatny, może czuły, to nagle okaże się, że w tej przeszłości odnajduje się wiele treści mocno współczesnych, takich, które są jakby aktywne dzisiaj.
nad którymi się zastanawiamy, które nas jakoś trapią, które są przedmiotem takich czy innych dyskusji. Ja myślę, że jeśli się uda popatrzeć na tą naszą w końcu nie tak odległą przeszłość przez optykę właśnie współczesnych konfliktów, dramatów i takiego rozwrażliwienia współczesnego widza, czy w ogóle współczesnego człowieka, to da się odnaleźć bardzo silne powinowactwo między nami a przyszłym pokoleniem, dziadkami czy ojcami. Czyli w gruncie rzeczy jesteśmy ciągle tacy sami. Nic się nie zmienia. No, zmienia się tylko czas. No. Płynie woda w Wiśle, ale my pozostajemy niezmienni w naszych odruchach, w naszych zachowaniach, w naszych postawach. Więc ja nie widzę powodu do tego, żeby patrzeć na czas wojny tej, czy czas wojen jeszcze wcześniejszych przez pryzmat, nie wiem, jakiegoś takiego muzeum, czy poczucia, że to już jest historia demodé, czy to już jest coś nieaktualnego i kompletnie nie interesującego dla widza. Mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, że współczesność jest banalna, że w niej nie ma sekretu, nie ma tajemnicy, nie ma powodu do tego, żeby robić, nie wiem, no, głębokie dramaty, żeby penetrować problemy jednostki czy zbiorowości w sposób dogłębny i taki, który rokuje na odnalezienie jakichś takich niesamowitych sensów i znaczeń. Natomiast to penetrowanie tych jednostek czy grup w kontekście naszej historii, ja uważam, że stwarza nieograniczone możliwości na odkrycie właśnie sensów i znaczeń mocno współczesnych, takich, które aktualizują się dzisiaj, które nabierają mocy właśnie w takim codziennym życiu naszym i w takim kontekście no, absolutnie dla nas aktualnym w tej chwili. Pan mówił na konferencji prasowej, że pan nie ma parcia na szkło i nie musi robić filmów jeden za drugim, tylko musi po prostu mieć poczucie, że chce zrobić film. Co było impulsem tutaj, w tym przypadku? Wie pani, no, ja bym powiedział tak, że jest kilka zawsze impulsów do tego, żeby zabierać się za scenariusz, później przygotowania do filmu, a przede wszystkim wzbudzić sobie nadzieję na to, że może coś z tego będzie. Pierwszym takim impulsem była chęć jakby spojrzenia na ten, tak jak myślę, nieodległy czas od strony, na jaką nikt jeszcze nie zwrócił uwagi. Uważam, że legenda partyzantki została przez filmy mocno wypaczona. Jestem przywiązany do interpretacji polskiej partyzantki jednak w sposób, w jaki robiła to literatura, świetna polska literatura. Bo tamten obraz był rzeczywisty, tamten obraz był z krwi i kości, surowy, no po prostu prawdziwy. Natomiast w polskim kinie partyzanci biegają w rogatywkach na czole i noszą czyste zielone mundury. Wszystko jest nasycone głębokim poczuciem patriotyzmu i aż kipi od wartości. Tych takich narodowo-wyzwoleńczych, moralnych i ze wszechmiar pożądanych dzisiaj. Albo niepożądanych, no zobaczymy. Natomiast mnie się wydaje, że wcale nie było tak różowo. Że tamten czas obfitował w bohaterów absolutnie współczesnych. Jeśli uważamy, że współczesność sprzyja dwuznaczności, sprzyja, nie wiem, czarnym charakterom czy antybohaterom, to ja uważam, że właśnie tamten miniony czas to doskonały obszar do hodowli właśnie antybohaterów, do tego, żeby przyglądać się im się i do tego, żeby tak naprawdę śledzić ich tragiczny los. Właśnie uważam, że w tej antybohaterskiej, w tym antybohaterskim wariancie naszej historii, naszego patriotyzmu kryje się duży potencjał filmowy. I to był taki, myślę, że pierwszy, może najważniejszy impuls. Pomijam tu jakieś takie, nazwijmy to, powody bardziej osobiste, bo o nich pewnie każdy reżyser mógłby opowiadać godzinami. Że mamy jakąś sprawę do załatwienia, jakiś osobisty, bardzo skryty powód. No tak zawsze jest, natomiast staram się od tego abstrahować, bo uważam, że film to nie jest jednak terapia, to nie jest załatwianie swoich własnych, na przykład rodzinnych spraw, tylko to jest pewna
pewna odpowiedzialność za opowiedzenie historii. Jest pan zadowolony z odbioru filmu tutaj na festiwalu? Pani, to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że to jest świeża rzecz. Nie mam absolutnie jeszcze zdania na ten temat. Mam wrażenie, że spotkanie z widzami było dla mnie bardzo interesujące, ponieważ padły takie określenia, które mnie zaskoczyły swoją precyzją, ale szczerze mówiąc liczyłem na takie właśnie określenia, na taką sytuację, że takie pytania pojawią się i to jest niewątpliwie bardzo budujące. Natomiast jaka będzie ogólna reakcja tak zwanej widowni, no to myślę, że dopiero przed nami to doświadczenie, więc mogę tylko wierzyć, że swoją widownię znajdziemy.